Cześć, ja nazywam się Marcin Szafrański. Chciałem Wam opowiedzieć o kilku dodatkach. Niektóre znacie, niektórych może jeszcze nie widzieliście, ale to są rzeczy, które bardzo pomogą pakując się, wybierając się na narty, czy w polskie góry, czy zagraniczne. Kilka akcesoriów warto rozważyć i warto kupić. Oczywiście bardzo istotne są dobre skarpety narciarskie. Tutaj nie ma co mówić. To muszą być ciasne skarpety, które dobrze przylegają do nogi, które nie chłoną wilgoci. To jest bardzo ważne, bo skarpeta może bardzo wiele popsuć, jeśli chodzi o dopasowanie buta. Wybierając się na narty, nie w każdym hotelu mamy suszarnię, więc warto pomyśleć albo o suszarkach takich z wymuszonym termoobiegiem, czy firmy Lenz, czy takich prostych Sidasowskich Dry Warmer. Wysuszymy tym rękawiczki, wysuszymy tym buty, wysuszymy kask. Zupełnie inaczej się funkcjonuje, jeśli nie mamy wilgotnych butów następnego dnia. Więc suszarki to jest coś, co brałbym pod uwagę, bo jak zostawimy buty mokre, no to tam, gdzie jest wilgoć, tam pojawia się życie, a dalej sobie już sami dopowiedzcie, co będzie z tymi butami, które będą niedosuszone. Więc suszarki to jest coś, co jest sprawą oczywistą. Nie wszyscy wiedzą, mamy plastry ochronne. Bardzo często narciarze, narciarki narzekają na kłopoty z piszczelami, które zaczynają boleć. Mamy specjalne żerowe plastry, które są wielokrotnego użycia, które można prać, które można przykleić pod skarpetę i pozwalają dużo bardziej komfortowo zjeżdżać na nartach, jeśli ktoś ma kłopoty z goleniem, albo nakładki na bolące kostki. To jest coś, co warto mieć, wrzucić do plecaka, bo kto wie, kiedy się może przydać. Bardzo łatwo możemy poradzić sobie z problemem marznących rąk bądź stóp, albo za pomocą tego kremu Holmenkolla, który pozwala utrzymać ciepło przez 4-5 godzin po wsmarowaniu. On się wchłania, powoduje lepsze ukrwienie i stopy są ciepłe. Albo jak jedziecie z dzieciakami, to te żelowe saszetki, które wsuwamy do rękawiczki, 8 godzin, ciepłe ręce. Zupełnie inaczej wygląda dzień na nartach. Dla tych bardziej ambitnych, dla tych, którzy się tego przede wszystkim nie boją, polecam najprostsze rzeczy do zadbania o narty. Oczywiście, jadąc na wyjazd, skorzystajcie z serwisu. To jest obowiązkowe, bo narty nie naostrzone nie dają pełnej satysfakcji, pełnej zabawy i nie dają przede wszystkim bezpieczeństwa. Ale potem podczas wyjazdu możemy sobie za pomocą takich ostrzałek z regulacją kąta, z gotowym pilnikiem, w bardzo łatwy sposób, to są przyrządy, które nie wymagają specjalnych kompetencji, przeostrzyć narty i te narty następnego dnia po krótkim zabiegu będą zupełnie inaczej trzymać na stoku, te krawędzie będą odnowione. No i kilka rodzajów smarów z bardzo prostym systemem aplikacji, bo z jednej strony mamy, no tak jak pasta do butów, pokrywamy całą nartę, ta narta, śnieg się nie lepi, ta narta zupełnie inaczej się ślizga, a z drugiej strony mamy polerkę i taki smar nawet można schować do kieszeni, bo jest bezpieczny, bo ma taki kształt, który pozwala mieć go zawsze albo w plecaku, albo w kieszeni i jeśli narty nie ślizgają się dobrze, no to jest rozwiązanie. Jedziemy na narty w wysokie góry. Nie zapomnijcie o kremach z filtrem, nie zapomnijcie o tym, że na mrozie dłonie stają się suche. Mamy krem Holmenkolla do wrażliwych dłoni, mamy krem do twarzy ochronny przed słońcem, również z ochronną pomadką. To wszystko bardzo się przydaje, no bo profilaktyka to jest to. Tyle w odcinku o akcesoriach. To są rzeczy, bez których da się żyć, ale to są drobiazgi, które wcale wiele nie kosztują, a mogą bardzo wiele poprawić komfort i każdy dzień, który zaczynamy z suchymi butami, którym używamy dobrych kremów, który zaczynamy z ciepłymi stopami, to będzie lepszy dzień narciarski.